Adrian Kowarzyk, witam Państwa w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Dziś Państwa i moim gościem jest pan Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, a także pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie rozbiegowe. Czy został Pan oficjalnie powołany na funkcję pełnomocnika? Pan premier o tym powiedział. Szykujemy takie specjalne rozwiązanie, ale po powiemy o tym, jak ono się Czyli rozbiega. ostateczny podpis niebawem. No, ale i jeszcze tytułować można. I jeszcze tak. coś więcej. Nie zdradzi pan co więcej. Nie. Dobrze, więc wracamy do dnia wczorajszego i cytatu. Cytatu z wywiadu prasowego z premierem Donaldem Tuskiem udzielonego europejskim mediom, który dziś opublikowała gazeta wyborcza. Dziś musimy jako Europa wydawać tyle, ile się da na zakup sprzętu i amunicji dla Ukrainy, bo żyjemy w najbardziej krytycznym momencie od czasów zakończenia II wojny światowej. Następne dwa lata zdecydują o wszystkim. Premier podkreślił też, że musimy mentalnie oswoić się z nadejściem nowej epoki, a jeśli Ukraina przegra, to nikt w Europie nie będzie mógł czuć się bezpieczny. Jak pan odczytuje te słowa skierowane na, na rynek polski, ale przede wszystkim do zachodu? To mobilizacja, mobilizacja do tego, żeby y, po pierwsze y, nasi obywatele, obywatele polscy naszego kraju, rozumieli, w jakim jesteśmy momencie historii, co musimy zrobić, żeby oddalić widmo jeszcze większej wojny, no to dzisiaj na pewno wiadomo, trzeba dostarczyć amunicję Ukraińcom i wesprzeć ich wojennie w prowadzeniu wojny w taki sposób, żeby nie puścili Putina dalej. Jednocześnie trzeba się oswoić z tym, że nasze państwo pod wpływem tego, co się wydarzyło, będzie się zmieniało. Wydatki na obronność, na służby specjalne, na wywiad, kontrwywiad. Będą dużo większe. Nawet na obronność My, te 4%, większe niż 4%? No myślę, że w różnych aspektach tak. Trzeba być na to gotowym. My jesteśmy w jakimś sensie państwem frontowym dzisiaj. Yy, największym państwem z państw wschodniej flanki. NATO, Unii Europejskiej. A co z Zachodem? Wszyscy bo wydaje muszą... się, że u nas jest, jest zrozumienie tego, że wojna jest zaraz obok, tuż, tuż. A jak to widać na Zachodzie? Bo premier, premier Jarcusk swojej... mówił o, o rozmowie z panem premierem Pedro Sanchezem, który mówił, że może by nie używać słowa wojna, bo, bo ludność... Jeszcze zanim, jeszcze zanim, jeszcze zanim przejdę do Zachodu, to tak. powiem, że tak się wydaje, bo myśmy sobie to powiedzieli już, że e, może być wojna, że trzeba się do tego przyszykować. Drugi punkt to jest wyobrazić sobie, co dzisiaj oznacza wojna. Na pewno oznacza kla, klasyczny atak, bo widać, co Rosjanie robią. Ale na przykład walka z dezinformacją, ja uważam, że nie jest traktowana wciąż poważnie. Ludzie wiedzą, że jest coś takiego jak wojna informacyjna, ale ignorują to. A to może bardzo wpływać na opinię publiczną, na poparcie dla skrajnych partii politycznych na przykład. Rosjanie to świetnie robią. Ilość fałszywych informacji, które Rosjanie wpuszczają do obiegu, w tej chwili jest ogromna, my jesteśmy pod ogromną presją informacyjną Rosji w, we wszystkich możliwych mediach społecznościowych, jak się okazuje, nie tylko. Bo także w, mamy informacje po tym czeskim śledztwie, bo jest że, raport, tak, że, że są, że są różne, również inne takie bardzo klasyczne formy finansowania wojny informacyjnej. Ataki cybernetyczne. Ktoś myśli, atak cybernetyczny to może coś takiego jest, że nie wiem zabiorą wszystkie dane z dowodów osobistych. Nie. Ostatnio mówił mi jeden wybitny polski ekspert y, na takim wewnętrznym briefingu, skutki ataku cybernetycznego na przykład na jakąś infrastrukturę krytyczną, powiedzmy, czyli wyobraźmy sobie elektrownię przykładowo, nie? Y, mogą być porównywalne ze zniszczeniami bro przy broni masowego rażenia. Katastrofy ekologiczne, które można wywołać, i tak dalej. Czyli Putin nie musi wysyłać armii fizycznej, może to, nam zaszkodzić to. na inny sposób. On nam może zaszkodzić także armią fizyczną. Pokazał na Ukrainie, że jest zdolny do wszystkiego, żadnych złudzeń, ale ja dodaję do tego inne aspekty. A to oznacza z kolei na przykład pracę z samorządami. W tej pracy związanej z Ukrainą mam taki plan, żeby objechać wszystkie regiony. Pokaza, o, po, porozmawiać i o odbudowie Ukrainy, ale także o skutkach tego, co się dzieje, na przykład wpływ, wpływ na, yy, na, na regionalne władze. Na lokalne władze, na miasta, gdzie te wszystkie rzeczy, o których teraz mówimy, ktoś powie, one nie dotyczą. Bo właśnie tam dotyczą. Chcę teraz wszystkie regiony, również te, gdzie jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Wszędzie jest niebezpiecznie, ale że... Mówię o, o regionach Polski teraz, żeby, A, Polski. Rozma żeby Myślałem, rozmawiać że pan Ukrainie. na Ukrainie, no to jestem mniej więcej raz w miesiącu i ja akurat podjąłem taką decyzję, że jeżdżę także blisko linii frontu. Po prostu po to, żeby wiedzieć, co się dzieje, żeby e, kiedy później opowiadam, no, czy w naszym wywiadzie, czy w szczególnie w mediach zachodnich. Żeby to, czy wobec polityków zachodnich, żeby to było autentyczne, żeby to była realna moja wiedza, a nie przeczytane notatki. I teraz przechodzę do zachodnich polityków. No my mamy jakieś, w mojej ocenie, kilka miesięcy, żeby ich zmobilizować. Bardzo pomógł, pomógł prezydent Czech, dlatego że on po prostu nie gadał, tylko zorganizował tę koalicję, żeby dostarczyć pociski, tak, amunicję i to się udało to się udało. My się do tego mocno przyłożyliśmy jako Polska. Obiecaliśmy, że podwoimy nasz wkład, tak i powiedział to będzie, pan minister Sikorski. I tego będzie jeszcze więcej. Pan premier pilnuje, żeby y, nie, nie przeoczyć żadnego momentu historycznego, bo naprawdę my jesteśmy w takiej sytuacji, że jak zaśpimy, jak nam się wydaje, że można coś, co dzisiaj można zrobić, zrobić też za pół roku, to może być za późno. Ja po prostu, może tak powiem, kiedy rozmawiam z politykami, przykładowo francuskimi ostatnio, no to oni mówią, a co się stanie, jeżeli na przykład Putin prze, przełamie front, linię frontu, te umocnienia, które Ukraińcy zresztą z sukcesem zbudowali w tym roku, gdyby to się stało, no to to nie są przecież skutki tylko dla Ukrainy. Bo to są skutki dla poparcia politycznego dla Zamyskiego na Ukrainie oczywiście. Ale to jest przecież to będzie przecież wpływało na wszystkie rządy, które popierały Ukrainę na Zachodzie. Pojawi się partia rosyjska jeszcze mocniej, będzie próbowała wprowadzać do władz poszczególnych państw swoich ludzi. I dyktować swoje warunki. I tak my to znamy przecież już z kilku państw Unii Europejskiej. Także skala demoralizacji, jaka wtedy by wpłynęła, zalała zachodni świat, byłaby ogromna. To jest wszystko powiązane. I dlatego ta nasza mobilizacja, i dlatego próba przekonania, yy, no, no, naszych partnerów że nie możemy przyspać momentu. Wspomniał Pan o tej inicjatywie amunicyjnej i muszę zapytać, szef MSZ, Radosław Sikorski, w środę zadeklarował w Estonii zresztą, że Polska podwoi swój wkład, ten już obiecany. Nie wiemy jak on wygląda, o jakich ilościach mówimy. Myślę, że to co mówi Pan minister, on to powiedział w, na Łotwie. Na Łotwie. To przepraszam. co mówi Pan minister, to jest tyle, ile trzeba powiedzieć. Czyli będziemy starać się jak najbardziej pomóc. Jeżeli mówimy o broni, o, o takich rzeczach, ja uważam, że trzeba podawać Dobrze, jak to inaczej. Czy to wystarczy? Czy to wystarczy? Czy taka koalicja amunicyjna wystarczy I, i gdzie jest problem? E, z tą Dzisiaj amunicją? taktycznie taktycznie trzeba, po prostu no mówię to na podstawie swojej ostatniej wizyty właśnie na, na, na linii frontu, e, dzisiaj trzeba taktycznie w krótkim okresie, w ciągu kilku tygodni dostarczyć tę amunicję w tym czasie równolegle. No bo to jest zgroma. amunicja na wczoraj, musimy myśleć o amunicji już na za pół roku. Tak, i do tego jeszcze na, rogi, na za rogi dwa lata, bo my dzisiaj nie, to, to w ogóle to są niepojęte rzeczy, co się stało. My dzisiaj musimy produkować i żeby dostarczyć, sprzedać, różne są te formy, bo także sprzedać, także skredytować przecież. Bo na tym też polega wsparcie dla Ukrainy, żeby dać kredyty, żeby kupili, na przykład u nas, a później, kiedy będzie lepiej, będą, będą te pieniądze mogli oddać. Czyli krótko mówiąc, żeby dostarczyć na Ukrainę, ale też żeby samemu się zbroić, bo, bo ten element odstraszania tu jest kluczowy, czyli w momencie, kiedy jest blisko wojny, kiedy wojna nadchodzi, kluczowy, kluczowa lekcja z historii jest taka, ty się na tyle musisz uzbroić, żeby podwyższyć koszty przeciwnikowi, czyli my musimy podwyższać koszty przeciwnikowi, przeciwnikiem jest Putin i jego oś zła, powiedzmy, tak to nazwijmy ogólnie. I w każdej dziedzinie trzeba podwyższyć koszty politycznej, gospodarczej, militarnej. Aby mu się to nie opłacało, jak rozumiem, aby odstraszać. Mówi pan my, my musimy więcej produkować amunicji. Mówi pan my jako Europa, czy my jako Polska, bo my jako Polska do, wszyscy dobrze wiemy, że tej amunicji produkujemy bardzo, bardzo, bardzo mało. Oczywiście są pewne jaskółki. Czy jest tutaj pomysł na konkretną współpracę to jest ze stroną Europejskiej? Trzy ukrańską? razy my, to jest trzy razy my. Po pierwsze, my jako Polska, po drugie, my jako Yy, państwa Unii Europejskiej jako Unia Europejska i jako Zachód. No to my jako Polska zaspaliśmy. Stawiam taką diagnozę. Co pan na to? Jeżeli chodzi no o produkcję bo, amunicji. Bo politycy przez politycy, komendatorzy, bo to nie jest tylko kwestia polityków, komentatorzy, także dziennikarze wszyscy mówili, że tak Putin jest niebezpieczny. Ale ostatnie 10 lat to, to nie było tak, że myśmy się przestawili na nowe warunki gry. Wszyscy uważali, że no trochę tak jak przed burzą, że jakoś te chmury przejdą bokiem. Nie? Czyli myślenie życzeniowe. No, już nie myślimy i życzeniowo. I też pewna naiwność. W, wie pa, oczywiście tak jest i dzisiaj także tak jest, że Ktoś z otoczenia Putina może go zamordować. Widzimy, czy, czy, czy usunąć nie? w jakiś sposób. To też się może zdarzyć. Może zachorować, może odejść. Scenariusze są, są różne. Nie? Ale widzieliśmy, widzieliśmy, że możliwości są różne. Nie? Przy, przy Pygorzynie chociażby. Ale musimy się szykować także na taki wariant, że ten nowy Związek Sowiecki, nowe Imperium Rosyjskie, że się będzie rozpadało Dość długo, bo ja uważam, że mamy do czynienia z, z procesem rozpadu. A to konsekwentnie powtarzam. Tak, dlatego, 10 lat około będzie trwał ten proces? 10, może 12. Nie ma co mówić o konkretnych datach, bo też zależy, jak to liczyć. Ale ja po prostu patrzę, jak to się odbywało historycznie. Przyglądam się temu, jakie procesy zachodzą wewnątrz Rosji. Wiem także od rosyjskich ekonomistów, bo z różnymi ludźmi spotykam się, rozmawiam, że nawet przedstawienie gospodarki rosyjskiej na taką ściśle wojenną nie spowoduje długotrwało, długotrwałego sukcesu, to spowoduje chwilowy sukces. I tak to działa. A zatem yy, czeka nas taki, takie trudne 10 lat, bo w tym czasie rozpadowym yy, będzie się różnym ludziom wydawało, że Rosja się właśnie wzmacnia, bo to będą takie momenty na przykład teraz, że komuś się wydaje, bo Putin zorganizował fałszywe wybory, no to on faktycznie wzmocnił swoją pozycję wewnątrz systemu, ale to jest uwarunkowane sukcesami, a on tych sukcesów przecież nie ma ma mamy po... amplitudy. Jak no przecież to jest podmiot. tak, że nie ma tam jakiegoś sukcesu. Dla sukces, sukcesem dla Putina byłoby zdobyć Kijów. A on no. tego właśnie tam przegrał przecież. Panie pośle, żebyśmy skończyli tą kwestię amunicji. Kto tu jest stoperem? Gdzie jest problem? Czy, no. czy kraje chciałyby na tym europejskie dodatkowo zarabiać? Czy tej amunicji nie ma w Europie? Czy czekamy na jej wyprodukowanie? Czy jest problem ze ściągnięciem jej głowa. ze świata? Głowa jest problemem. Głowy zachodnich yy, decydentów. Dlatego, że wyobraźni brakuje, bo ludzie myślą, że takie prawdziwe, poważne czasy to już minęły, a teraz to jest tak na pół poważnie. Czyli myślą sobie, tak naprawdę nie dojdzie do wielkiej wojny. I nawet taki w Czyli pełnej skali. Się z tym, co się dzieje. Nie pan oswoi się, taki w pełnej skali atak na Ukrainę, blisko serca Europy, obrazki po prostu, od których włos się jeży na głowie, zdjęcia front, z frontu, akty ludobójcze nawet, porwania dzieci, no co jeszcze ma się wydarzyć, a jednak ciągle wszyscy myślą może w, w kategoriach jakiegoś tam dogadania się. Tak jest, no tak, tak funkcjonuje zachodni świat, zawsze tak funkcjonował. To nie chodzi o to, żeby nad tym ubolewać, to chodzi o to, żeby pobudzić naszych partnerów do myślenia w kategoriach poważnego zagrożenia. Tymczasem wczoraj premier Ukrainy Denys Szmychal po konsultacjach podczas konferencji mówił, że liczy na wysoką reprezentację, na wysokim poziomie reprezentacji Polski podczas czerwcowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy w Berlinie. Co więcej wiemy o takiej inicjatywie i czy... Czy to dobry moment mówić o odbudowie, kiedy jesteśmy w takim momencie, kiedy brakuje amunicji? Pierwsze o konsultacjach, bo to była duża rzecz, trochę może za mało zauważona. Tylko z najbliższymi partnerami robi się takie rzeczy. I do tego w trakcie wojny, czegoś takiego nie było. To się nie, nie zdarza. To się w takim nie zdarza. składzie proszę zobaczyć, to nawet na zdjęciach wygląda okazale, masywnie. Yy, prawie cała Rada Ministrów z Polski, cała Rada Ministrów z Ukrainy, coś jakby wspólne posiedzenie rządów. Właściwie. Przyglądałem się temu, przysłuchiwałem się temu, przygotowałem to, a potem siedziałem przy tym stole i przysłuchiwałem się, jak po kolei każde ministerstwo melduje, co się dzieje. Nie ma dzisiaj żadnej dziedziny w relacjach polsko-ukraińskich, w których by się coś nie działo. Jakikolwiek temat pan weźmie, to tam są relacje polsko-ukraińskie bardzo rozbudowane. Dlatego, że jesteśmy partnerami, sąsiadami, że przez Polskę jest cała komunikacja z Zachodem, że to są dwa podobnych gabarytów yy, państwa. Jesteśmy sobie potrzebni. W, w, jesteśmy sobie potrzebni, które mają ze sobą dużo dobrych historii i dużo złych historii, a przynajmniej kilka poważnych złych historii. Patrzyłem na to mając poczucie, że dzieje się historia. I to nie znaczy, że musi się jakieś, jakieś fajerwerki polityczne musiały wczoraj. Tam wyjść z tych gabinetów. Nie, nie, tylko chodzi o to, że takie rzeczy się naprawdę rzadko zdarzają. To była duża sprawa i te ustalenia, które, które wczoraj. Zostały zawarte także szczegółowe, na przykład misje gospodarcze, e, współpraca w dziedzinie kultury, energetyki bardzo Energetyka, e, drogi, to tak, jest wszystko To jest, to jest po bardzo, szeroki prostu temat. bardzo dużo tego wszystkiego. To jest realna polityka e, się dzieje. I z tego wszystkiego zapomniałem, o co pan mnie zapytał. O odbudowę. Czy to jest dobry moment, mówić co, o odbudowie? Pan, e, szczególnie w tej mojej pracy. My wymyśliliśmy naprawdę to jeszcze e, po prostu się szykuje parę dni. E, ciekawy pomysł na podstawie tego, jak pracują inni, jak to zorganizować od strony polskiej. Ale mamy na pewno trzy płaszczyzny. Te płaszczyzny codziennych relacji polsko-ukraińskich, jak wczorajsze e, konsultacje. Druga to, so, to jest reagowanie na to, co się dzieje teraz. Na przykład kwestia amunicyjna. W polskim przypadku to się nie da oddzielić. No i trzecie, przyszykowanie się na ten czas po, 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 po wojnie. Nie? Wt czyli wtedy będą duże pieniądze, inne podejście już do tego. E, Polska będzie miała otwarte drzwi na Ukrainę, także dlatego, że Ukraina ma wolny handel dzisiaj. Czyli to nie jest kwestia jedynie inwestycji, to jest kwestia także polskich producentów, żeby się przeszykowali, a nas jako a rządu no żeby zdjął wszystkie możliwe bariery, jeżeli chodzi o handel. A czy znowu nie wchodzimy w to myślenie życzeniowe, Polska. bo wszyscy byśmy chcieli, żeby Ukraina wygrała tą wojnę, żeby odzyskała swoje wszystkie ziemie, ale czy to nadal nie jest myślenie życzeniowe? Powiedział Pan, że ta wojna może trwać, to nie jest, może to nie być kwestia roku dwóch, z tego co rozumiem, tak? Rozumiem, że chcemy się przygotować na to, najlepsze. Trzeba robić to i to, bo to wie Pan, e, ja, ja doskonale wiem, jak, jak postępują, bo jestem dzisiaj bardzo głęboko w to zaangażowany, jak postępują nasi partnerzy na Zachodzie i tu, wiem, tutaj. że Trzeba działać teraz. To tu stawiamy kropkę, co z zamrożonymi rosyjskimi aktywami. Wydaje się, że tutaj pojawiają się e, pojawiają się pierwsze możliwości, że będzie można wykorzystać ten, te odsetki od tych pieniędzy do tego, aby kupić po prostu broni i amunicję dla Ukrainy. I to jest duża zmiana, zdaje się. Ja uważam, że można owąż te aktywa e, użyć. No ale co do tego, tego nie ma tu konsensusu, rozumiem. Ale to jest polityka. Dziś nie ma, jutro będzie. Czyli Polska będzie naciskać w tej sprawie? Jak ktoś Panu mówi czy w polityce już? czy w dyplomacji, że się nie da, to Pan idzie drugi, trzeci raz, szuka nowych argumentów, stara się przekonać, że tak działa. No tak, ale do tej pory słyszeliśmy e, e, aktywów nie, odsetki tak, ale na, na pomoc Ukrainie, nie na zbrojenie, a teraz już słyszymy kontentów i smerfów marudów e, w czasach wojennych jest zawsze bardzo dużo. I to, że ja się do tego przyłączę, to nic z tego nie będzie wynikało. Ja zawsze szukam, gdzie jest jakaś dziurka, gdzie można się... Przemknąć i znaleźć nowy argument, nowy sposób, nowy kontekst, coś dostawić i przekonać partnerów. Tu chodzi o Francję, Belgię. Niemcy, żeby się przekonali, że czas użyć tych pieniędzy dla wspólnej obrony. No dobrze, a czy użyć swoich państwowych danego kraju pieniędzy? Chodzi mi o pomysł Estonii. 0,25% PKB na pomoc Ukrainie. Estonia zadeklarowała, że będzie corocznie do 2027 roku przeznaczać na pomoc Ukrainie. Co z innymi krajami? Czy powinniśmy się do tego dołączyć? Czy to jest dobry pomysł? Państwa bałtyckie mają swój styl działania są zawsze w, w awangardzie. No i trochę nadają taki ton, pokazują, jak, jak trzeba myśleć. Sądzę, że jeszcze większe finansowanie Ukrainy powinno być już równolegle powiązane z procesem negocjacji o wejście do Unii Europejskiej. Jestem pewien, że jest czas na rozpoczęcie tych negocjacji, dlatego że społeczeństwo ukraińskie już dzisiaj, a po wojnie szczególnie, będzie społeczeństwem w bardzo złym stanie. I zdrowotnym fizycznie, i y, pełnym traumy wojennej. To wszystko będzie się nakładało. Gospodarcza Ukraina będzie zrujnowana, i będzie potrzebowała natychmiast takiego zastrzyku, także politycznego planu Marszala, ale także y, ekonomicznego. I, ja na to stawiam. To, to jest z mojego punktu widzenia kluczowa kwestia. Y, A I dlatego można. Systemi? Ja do tego zmierzam. Tak? Dlatego można szukać dodatkowych środków, jak na przykład ratować budżet Ukrainy, ale też widzę po, po opinii publicznej w Polsce, na zachodzie, że ludzie oczekują też zmian wewnętrznych na Ukrainie po wojnie, Innego, większej roli w wolnego rynku, takiego nieskrępowanego w rozumieniu rozwoju klasy średniej, małej przedsiębiorczości, mniejszych gospodarstw rolnych także. To do tego instrumentem są negocjacje z Unią Europejską, i dopiero wtedy można robić jeszcze dodatkowy plan Marszala, bo to wszystko musi na końcu mieć, tak jak w Polsce, poparcie społeczne. A poparcie społeczne bierze się z przekonania, że te pieniądze są dobrze wydawane. Czyli ja to zawsze sobie w głowie rozdzielam. To, co idzie na wojnę, taką na utrzymanie państwa ukraińskiego, dzisiaj wypłaty dla żołnierzy, amunicję i tak dalej, to jest poza dyskusją. Jeśli inne wielkie plany, tutaj muszą także Ukraińcy w tym uczestniczyć. Muszą powiedzieć, tak, jesteśmy gotowi i wejść w ten proces, ten proces zmiany. A proces zmiany dla niego najlepszą sprawą będą negocjacje o członkostwo w Unii. Czyli dzisiaj te 0,25% PKB Polska przeznaczać powinna, czy nie? Dzisiaj Polska powinna się skupić. Pojawia się dużo różnych y, pomysłów, a ja wszystkim mówię ludzie, ja tam jeżdżę i to widzę. Dzisiaj trzeba po prostu zorganizować amunicję i zabrać te ruskie pieniądze. Czyli wracamy do punktu wyjścia. Ostatnia kwestia, y, Polska, co z odwołaniem 50 ambasadorów? Chodzi o zakończenie misji, odwołanie 50 ambasadorów. Y, czy prezydent Duda może się nie zgodzić na taki ruch? To, że pan prezydent ma zapisane. Mianowanie ambasadorów i odwoływanie w konstytucji to nie znaczy, że jest kierownikiem wszystkich ambasadorów. No, na tej samej zasadzie można by twierdzić, nie wiem, że jest kierownikiem wszystkich profesorów, bo daje profesorskie nominacje. Albo sędziów. E, albo sędziów. Prezydent ma tutaj swoją rolę. Ta rola jest przez nas szanowana. Mówię o większości parlamentarnej. W Polsce jest, Polska ma na świecie ponad 100 ambasadorów. Przyjmijmy, że rocznie się odwołuje 25-30. I to tak wygląda, więc my, rząd, który prowadzi, Pan minister spraw zagranicznych, bo to jest jego kompetencja. On tu tak. wychodzi z inicjatywą. Minister Sikorski ma prawo... Normalnie prowadzić politykę kadrową. Jak to jest tak, że prezydent może powiedzieć: Dobra, to nie będziecie teraz odwoływali ani powoływali ambasadorów. Przecież to, to nie wszystko się tutaj wiąże z jakąkolwiek polityką. Większość z tych rzeczy to są, z tych nominacji, to są historie, że ktoś już jest długo na placówce albo że placówka jest, o, o, jak w Izraelu, pisowcy nie mianowali, potrzebujemy tam ambasadora, bo potem się nagle okazuje, że trzeba wyciągnąć jakichś ludzi gdzieś tam ze strefy gazy i nie ma kto pracować, nie ma kto działać, nie ma kontaktów. Więc to są po prostu historie normalnej, codziennej pracy msz i ministra ślokowskiego. I, i, i na jakiej zasadzie prezydent miałby mu tutaj rzucać kłody pod nogi i mówić, że to teraz on będzie decydował, kto jest ambasadorem. Nikt tak chyba nie mówił. Mówię tylko o tym, że na końcu pan, jest potrzebna ta zgoda prezydenta. Ja patrzę, ja patrzę statystycznie. No, rocznie ze 30 trzeba wymienić, bo, ta, bo zwykle kadencja trwa około 4 lat, więc te 50 osób, które zostały poinformowane o tym, że mogą być w tym roku wymienione, na czym tu polega sensacja? Ja nie widzę tej sensacji, szczerze mówiąc. Niektórzy z tych ambasadorów źle pracują w ocenie ministra. Minister absolutnie ma prawo, nawet obowiązek to oceniać i reagować. Niektórzy się zaangażowali tak politycznie, że z, z obecnym rządem nie mają jak współpracować, ale większość to są jakieś historie, które są związane z normalnym funkcjonowaniem MSZ-u i prezydent nie może tutaj teraz nagle użyć tego, że on mianuje i w związku z tym wszystko zatrzyma. Nie? Albo będzie przeciągał, nie wiadomo po co. To, yy, spodziewam się profesjonalnej reakcji prezydenta, te, albo oczekuję.

profesjonalnej reakcji prezydenta i normalnej współpracy z ministrem Sikorskim i rządem. Ostatnie pytanie, bo już nie mamy czasu. Muszę wrócić do, do tej kwestii pomocnika rządu spraw odbudowy Ukrainy. Rozumiem, że będzie to przemodelowane, aby nie łączył pan tej funkcji niczego z szefowaniem komisji. Jest, niczego pan nie musi, to jest, pańska, to jest pańska decyzja, o czym rozmawiamy, a w najbliższym, w najbliższym czasie poinformujemy, jak to będzie zorganizowane. To musi być po prostu dobrze zorganizowane. My musieliśmy mieć czas, żeby zobaczyć, jak pracują Francuzi, jak pracują Niemcy, jak są Zorganizowane te role, tak żeby łączyć różne środowiska społeczne, nie tylko rząd, ale przede wszystkim koordynować pracę rządu, żeby się na przykład dobrze przyszykować do konferencji e, berlińskiej. Takich e, tego rodzaju funkcji w państwach G7, bo to jest w dużych państwach tylko, e, jest kilka. Przyjrzeliśmy się dokładnie, jak działa. Ja się z nimi pospotykałem. I już wiadomo, jak to zrobić najlepiej z punktu widzenia polskich miejsc pracy, także polskiego biznesu, ale przecież to nie tylko jest o biznesie historia, także środowisk społecznych a przede wszystkim dobrej koordynacji e, prac w Polsce. I w czerwcu będziemy mieć silną reprezentację, rozumiem, na e... konferencji odbudowy. Czy jeszcze na szybciej do tego będzie. Mówić? Szybciej. Powiedział pan Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję już Państwu i zapraszam na, kolejną, na kolejne studio. Popierz o godzinie 13.00 gościem będzie Robert Biedroń, europoseł Lewicy. Zapraszam.